Cześć, witajcie, ja jestem Dekamus oraz w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim przejdziemy do naprawdę poważnego tematu i bardzo smutnego tematu jak na dzisiejszy dzień i dzień dla całego internetu, to mam dla was dwie małe prośby, mianowicie po pierwsze, abyście udostępnili ten materiał, po drugie, oczywiście, abyście zaobserwowali mnie na Instagramie, bo to jest w sumie jedyne, na czym jeszcze mogę cokolwiek zrobić, a chcę jakoś wykorzystać potencjał albo chociaż zasięg mojego kanału albo tego odcinka, no i jakiekolwiek jeszcze korzyść mieć z mojego kanału, także wbijcie na Instagrama, kto ma, kto nie, ten niech założy albo po prostu, no nie wiem, kto, ten niech zaobserwuje albo założy sobie Instagrama i później zaobserwuje, bo to jest naprawdę jeszcze jedyna szansa, żeby jakiekolwiek komunikację z wami mieć, a boję się trochę o mój kanał, ale przechodzimy już do wątku. To, co wam się pokazuje teraz na ekranie, to jest są screenshoty paru osób piszących, że Acta 2 nie wejdzie w życie. No i muszę was zawieść, 26 marca 2019 rok, ten dzień zapamięta cały teoretycznie polski, jak i europejski internet, ponieważ dzisiaj po południu Acta 2 zostało oficjalnie przegłosowane. Dokładnie, Acta 2 zostało przegłosowane. No niestety, tutaj macie teraz pokazane, ile głosów do ilu jest. Łącznie głosowało prawie 660 osób, z tego prawie 350 osób jest za Acta 2, 274 dokładnie przeciwko Acta 2, a 36 się wstrzymało w głosowaniu, także no chyba dosyć duża przewaga za tym, żeby Acta 2 przeszła, co mnie dosyć przygnębia. No i jeszcze jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi tutaj w Akcie 2, no to już wam to mniej więcej postaram się wytłumaczyć. Acta 2, czyli dyrektywa o jednolitym rynku cyfrowym, oczywiście została dzisiaj przegłosowana i tutaj dyrektywa 11 i 13 wchodzą w życie. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi w dyrektywie, i to jest właśnie Akta 2, czyli dyrektywa 11 i 13, to jest składka Akta 2. Jakby ktoś nie wiedział, o co chodzi w 11 i 13, to mniej więcej teraz powiem wam. 11, czyli usunięcie mniej więcej materiałów pochodzących z mniejszych redakcji, jak i wydawnictw, czyli na przykład blogerzy, małe platformy newsowe, no niestety mogą upaść. To się już stało w Niemczech, w Polsce jeszcze nie, ale zobaczymy, bo zapowiadając to, mogą naprawdę bardzo szybko upaść. A artykuł 13 mówi o tym mniej więcej, że zostaną wprowadzone filtry, które po prostu będą wyłapywać wszystko, co zawiera prawa autorskie, czyli mniej więcej na takich portalach jak YouTube, Facebook, Instagram, Wykop, ale na Instagramie jest bardzo dużych możliwości, dlatego jeszcze raz powiem, bo można używać bardzo dużo i robić bardzo dużo, nie łamiąc różnych wszelakich praw autorskich, także spokojnie na Instagramie, dlatego mówię, żebyście zaobserwowali jeszcze raz mój Instagram. I bardzo was do tego zapraszam, bo to jest jedyna w sumie jeszcze szansa, ale co szkodzi Akta 2, jakie w ogóle ma zagrożenie, to już wam jeszcze raz mówię, chociaż mówiłem już to w ostatnim odcinku, mniej więcej takie, że nie będzie można udostępniać nielegalnych, jak i legalnych treści, oczywiście nielegalnych dosyć logicznie, ale legalnych, no i jest to upadek wielu małych twórców, nie tylko małych, ale niektórych nawet i dużych twórców. Nie będzie można udostępniać mniej więcej takich rzeczy jak parodie, materiały satyryczne, recenzje filmowe, memy i wiele innych materiałów powstających w oparciu o treści chronione prawem autorskim. Także niestety jest to jeden wielki upadek i smutne właśnie, że takie starsze osoby, politycy, osoby wpływowe dla... Każdy kraj ma swojego polityka, każdy kraj z Unii Europejskiej ma swojego polityka i każdy polityk jest jakby, no w tym przypadku, mową, głosem kraju i ludzie są przeciw, a politycy mówią, że ludzie są za, także dosyć słabe i dosyć słabe, że działają przeciwko głosu ludu, także no nie wiem, jak dla mnie jest to bardzo słabe ze strony polityków, że głosują po prostu przeciwko głosu ludności, no i nie sądzę, żeby zostali głosowani i wybierani na kolejnych wyborach do nie wiem, do mocy tego kraju, także nie życzę wam tutaj powodzenia. No i niestety przegraliśmy tą walkę. Zobaczymy w ogóle, jak to, jaki to będzie miało teraz wpływ, czy to mocno trzaśnie, czy dosyć słabo. Oczywiście mam pewne obawy o mój kanał, dlatego mówiłem wam o tym Instagramie. Zobaczymy.
I co mogę wam jeszcze powiedzieć? Oby nie sprawiało to jakiegoś super wielkiego zagrożenia i żeby po prostu znaleźli takie rozwiązanie, że żebyśmy mniej więcej byli szczęśliwi i żeby oni swoje zadanie spełnili. I to tyle w sumie z mojej strony. Przegraliśmy oficjalnie walkę. Jedna wielka masakra i katastrofa. Dziękuję wam za oglądanie i jeszcze raz mówię wam, podzielcie się z tym odcinkiem, jeżeli chcecie, żeby jak największa ilość osób dowiedziała się o tym, co się właśnie wydarzyło. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie i cześć i czołem.